Jezus powiedział do swoich uczniów, powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam, już nie nazywam was sługami. Bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od ojca. To nie wy wybraliście mnie, lecz ja wybrałem was i ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały, aby mój ojciec dał wam wszystko, o co go poprosicie w moje imię. To wam nakazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Miłość potrzebuje ciągłego podtrzymywania, rozwijania, starania, aby nie rozwiała się jak dym, nie skończyła się jak sen, nie odleciała jak przestraszony ptak, nie zwiędła jak niepodlewana roślina. Potrzebuje uderzania słowami Biblii jak dłutem w skałę serca, by je kruszyć czyli czynić sercem skruszonym. Miłość Boga zdobywa się wytrwale każdego dnia, Wpisując we własną duszę naukę Jezusa. To mozolne żłobienie serca, pełne wysiłku, walki, wyczuwalnego oporu egoizmu, ciągłego poprawiania detali. Miłość ta jest po to, aby radość człowieka była pełna. Jezusowi chodzi bowiem o szczęście człowieka, i według niego nic tak nie uszczęśliwia, jak troska o miłowanie Boga. Jeśli człowiek lekceważy wpisywanie jego nauki w tablicę serca, twardszą niż kamień, jego wnętrze pozostaje nienasycone i niespokojne. Ostatnia 613. mitwa Starego Przymierza nakazywała Żydowi napisać własnoręcznie, litera po literze, zwój tory dla siebie. Natchnione słowa miały być w ten sposób, osobiście nie tyle przepisane na pergaminie, co wpisane w duszę człowieka. Jezus chce jeszcze więcej od swoich uczniów. Pragnie nieustannego wysiłku nie tylko w rozmyślaniu nad jego nauką, ale przede wszystkim nieustannego wysiłku w miłosnym poznawaniu wszystkiego, co on im objawił. Zakochani posługują się często poezją, bo nie znajdują słów, by wyrazić uczucie codziennymi sformułowaniami. Cytują Eliota albo Rilkego, Ponieważ miłość potrzebuje szczególnego języka, który porusza nie tylko uczucia, ale też popycha do niezwykłych wyczynów. Każde ludzkie słowo wydaje się mizernym opakowaniem dla wyrażenia nawet zwykłego zakochania. Jakich słów potrzeba, by wyrazić miłość Boga do człowieka, albo człowieka do Boga? Tu trzeba czegoś więcej niż poezji. Dlatego Jezus używa takich słów. Jak przykazanie, nakaz, rozkaz, nauka, praeceptum. Mimo tak mocnych słów, ta miłość nie ma nic z elementów kontroli. Wielu ludzi użala się na obojętność kogoś, kogo kochają. Ale nie każdy potrzebuje takiej miłości, jaką my ofiarujemy. Często miłość, którą obdarzamy kogoś, wcale nie jest miłością, tylko wymuszaniem, czy też podejrzliwym sprawdzaniem drugiej osoby. Jezus wiedział, jakiej miłości potrzebują uczniowie i taką miłość im ofiarował. Wiedział też, jaką miłością pragną oni kochać i do takiej ich pobudzał. Erich Fromm porównał ofiarowywanie miłości do zapewnienia roślinie wilgoci. Moją miłość przejawiam w tym, że zapewniam roślinie taką wilgotność, jaka jest jej potrzebna. Nie mogę zakładać, że wszystkie rośliny potrzebują. Takiej samej wilgotności, bo mogę uszkodzić lub zniszczyć wiele z nich. Nie wystarczy chcieć dobrze. Trzeba jeszcze poznać, wiedzieć, czego oczekuje kochana osoba. Nasze wyobrażenia o miłości są nie tylko zdeformowane, ale czasem nawet krzywdzące dla innych. Jeśli nie pozbędziemy się osobistych wyobrażeń o miłości, możemy mieć problem z uciekaniem. Od nas ludzi. Jeśli nie wiem, jakiej miłości oczekuje ode mnie Bóg, mogę też się z nim rozminąć. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku mp3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.